Faworyta w tym spotkaniu tak naprawdę nie ma, bo obydwie drużyny są świetnie dysponowane, więc szanse są na pewno 50 na 50. Wydaje mi się, że jednak na pewno dzisiaj ta dyspozycja dnia też zadecyduje, aczkolwiek taki delikatny komfort psychiczny ma Borussia Dortmund, bo ostatnie spotkania z Bayernem wygrała, po drugie grają też u siebie, więc jakiś tam atut jest, ale Bayern jest naprawdę w ostatnich tygodniach świetnie dysponowany, więc jestem sam ciekaw, jak się to spotkanie zakończy. Atutami, jeżeli chodzi o grę i Bayernu, i Dortmundu, jest ofensywa, jednak dwie drużyny mają naprawdę znakomitych ofensywnych zawodników, więc to są na pewno atuty, które mogą przesądzić o losach spotkania. Jedna indywidualna akcja Robena Ribery'ego, crossa może przesądzić o losach spotkania. Z drugiej strony patrząc, Lewandowski, Kuba Błaszczykowski czy Gundogan, to są naprawdę, jeżeli chodzi o ofensywę, znakomici zawodnicy, także szanse jak najbardziej są porówne. Jak może przebiegać spotkanie? Na pewno musi być, tak mi się wydaje, bardzo kontrolowana gra w obronie. No i przede wszystkim nacisk na grę ofensywną, bo jednak te indywidualności, o których mówiłem, są po jednej, po drugiej stronie, więc wydaje mi się, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Dortmund, nawet jeżeli to będzie Bayern Monachium, będzie grał swoją piłkę. Potrafią przede wszystkim skrzydłami. No i jest dobrze już dysponowany znowu Robert, który się przełamał, można powiedzieć, Lewandowski, dlatego też na pewno Robert będzie chciał w tym spotkaniu dowodzić, że nie jest gorszym napastnikiem niż Mario Gomez. No przede wszystkim tutaj na pewno będzie Borussia Dortmund w obronie. Będę musiał bardzo, bardzo uważać, ze względu na to, że te indywidualności, które posiada Bayern, to są światowej klasy. I Robben, i Ribery to są zawodnicy, którzy należą do najlepszych skrzydłowych na świecie. Więc tutaj jeden błąd, jedna nieuwaga może się skończyć naprawdę stratą bramki. A wydaje mi się, że Dortmund do tej pory każdą drużyną, którą grał, można powiedzieć, to strzelał bramki, więc tu naprawdę dzisiaj oczekuję ciekawego spotkania. Patrząc na piłkarzy Bayernu, to oni muszą gonić Dortmund, to oni muszą też strzelać bramki i żeby te spotkanie wygrać, muszą dużo zrobić, muszą zdecydowanie więcej, bo nawet jeżeli Borussia Dortmund będzie grało zwycięstwo, to nawet w ostateczności ten remis ich zadowala, bo daje cały czas tą samą przewagę 3 punktów, więc wydaje mi się, że to w tej komfortowej sytuacji jest troszeczkę Dortmund. Kto dzisiaj wygra, ten w 100% według mnie zostanie mistrzem Niemiec, więc tutaj jest przede wszystkim wszystko podporządkowane, żeby takie spotkanie wygrać.